Witajcie z tej strony Hodowla ZDW, jesteśmy dzisiaj w kolejnym vlogu. Pierwszy rok w 2023 roku, noworoczny vlog, nowy rok, ale stara hodowla królików. Chociaż troszeczkę zmian zaszło do ostatniego vloga. Mianowicie u króli tutaj pojawił się nowy gość, a jest w nim kolejny srebrny belg do kolekcji. Belgów nigdy za wiele. Im więcej belgów, tym lepiej. Więcej białka, więcej królika. Nie no, tak serio, to po prostu to jest duży srebrny belg. A tu jest mniejszy srebrny belg. Tu jest srokacz niemiecki. A tutaj brązowy belg. Samiec srebrny rasy belgijskiej, brązowy samiec rasy belgijskiej, samiec srokacza niemieckiego i mniejszy samiec srebrny belgijski. Mniejsze srebrne belgijki, tym razem dwa. W ogóle nie wiadomo dlaczego. O, tutaj widzimy kolejnego, jednego, który siedzi tak na izolacji, to coś mu jest. Chodzi o to, że nie wiadomo dlaczego te króliki zaczęły zdychać, ale to mam pewną przyczynę do tego, że jak żeśmy odsadzili od samicy, to im coś odwaliło. Prawdopodobnie dostały kokcydiozy, a w połączeniu to jeszcze z tym, że dwa tygodnie temu były te mrozy 20-stopniowe, co było minus w nocy, było minus 21, nawet 22 minus. No to w połączeniu z tym te króliki się przeziębiły, no i im coś odpieprzyło, w sensie dostały, no mówię, biegunki. A tutaj widzimy mieszanca srokacza, który aktualnie sobie lata po klatce, i tutaj widzimy cztery samice mieszańca srokacza niemieckiego. Tak się króliki prezentują. U samic zaszły jedynie takie zmiany, że samica srebrna belgijska się w końcu urodziła. Miejmy nadzieję, że wychowa młode. Dlatego że zapowiada się to bardzo fajnie. Jak patrzymy na tą samicę, to ona bardzo fajnie wychowała ostatnie młode, więc to jest ten największy królik w hodowli ZDW, ona ma ponad 11 kg, więc patrzcie, jakie to jest wielkie, ja pierniczę. Dawno takiego dużego królika nie widziałem, a tutaj są właśnie te małe belgi. Tutaj mamy samicę srokacza niemieckiego. Drugą samicę srebrną, która aktualnie w trybie czyszczenia. I kolejną samicę srokacza niemieckiego z tych trzech samic. Tutaj ta jedna ma właśnie młode, ta duża samica srebrna belgijska. Także to by było na tyle w tym vlogu noworocznym. Jest bardzo fajnie ciepło, normalnie jak nie w styczniu. Jeszcze nigdy vloga w bluzie nie nagrywałem. O, jeszcze strzelają. Jeszcze nigdy nie było tak ciepło w styczniu. No ale od przyszłego tygodnia ma znowu wrócić mróz. Znowu mają wrócić właśnie śniegi, także prawdopodobnie jeszcze ujrzymy zimowe vlogi na hodowli ZDW. A jeszcze jak żeście zauważyli, to ta folia, ten tunel foliowy został rozebrany wczoraj w Sylwestra. No i powoli przygotowujemy się na wiosnę. No. Także to było na tyle w tym vlogu i widzimy się w następnym.